Witam, szanowną widownię. W kolejnym odcinku Pająki spod Słomki. W tym specjalnym wydaniu gościmy Marcina. Witam. I będziemy dla Państwa recenzować książkę Błogosławieństwo Ziemi autorstwa Knuta Hamsuna. Zapraszam. Najpierw, prawda, co nieco po tym długim dniu się napijemy. Co prawda nie kopaliśmy grządek, jak mieliśmy w zamiarze dzisiaj. Tak, no. Mieliśmy właśnie kupować łopaty i tutaj przygotowywać uprawę pod jakieś warzywa, więc wtedy już bardzo bylibyśmy tak tematycznie, nie, do książki przygotowani. Tymczasem jesteśmy po pracy niegodziwej, czyli intelektualnej, nie fizycznej, nie w ziemi, nie z ziemi, tylko z miasta. No, i jutro, aczkolwiek będę pracował fizycznie, ale przy maszynach. No. I byśmy przekopali w końcu te grządki, a zaraz nam się psuje pogoda, więc nie będzie kiedy. Więc cieszymy się jakby ostatnim tutaj słonecznym dniem w ciągu następnego tygodnia. I właśnie jest to wymóg, żeby być tutaj właśnie w tej dość wysokiej, nieskoszonej trawie, wśród tych owocujących drzew, ażeby omówić taką książkę jak ta. Jeśli chciałbyś jednym zdaniem tak opisać vibe tej książki, jakie główne przymiotniki ci wpadają do głowy, tak dla kogoś, kto szlankowy, nie zna. Szlankowy opis psiowego życia, albo może nawet pionierskiego życia wraz z rozwojem. Oraz, powiem szczerze, to jest już lekka gloryfikacja tego trybu życia. No, ale Adrian, cheers. Ach tak, przepraszam, zacząłem. Cheers. Ja też już prawie zacząłem, zdrowie. Ale się opamiętałem. Tak, zdrowie prostych ludzi pracujących. Mówisz gloryfikacja, do tego jeszcze dojdziemy. Czy to jest właśnie rys realistyczny w książce, te właśnie kontrastowanie tego życia chłopskiego z tym życiem miejskim, czy jest przesada, czy może właśnie głęboka prawda. Niemniej zgadzam się, że jest to sielankowy pod pewnymi względami, bo faktycznie to życie na wsi jest przedstawiane pozytywnie, ale nie w jednym kolorze, bym powiedział. Tak. Bo sielanka mi się kojarzy raczej z czymś jak Pan Tadeusz, prawda? Życie związane z ziemią jest takie przesiąknięte po prostu poezją, pięknem i tak dalej. I to jest takie okiem literata przedstawiona jest ta wieś, prawda? A wydaje mi się, że z tym się kojarzy sielanka przeważnie, mnie przynajmniej. A tutaj właśnie nie jest okiem literata, nie jest z takiej perspektywy człowieka jakiegoś oderwanego od tej wsi, człowieka nowoczesnego, tylko jest raczej właśnie, jeśli książka opowiada o prostych ludziach, to jest użyty prosty język, prawda? No właśnie bardziej zwracam uwagę na to, w jaki nastrój nasz książka wprowadza, ponieważ Pan Tadeusz jest napisany poetyckim językiem, dla niektórych trudno czytelnym. Tymczasem ta książka oto, Błogosławieństwo Ziemi, jest napisana językiem przystępnym, wręcz nawet takim trochę prostackim, co do którego kompletnie nie przywykłem, dlatego kilka pierwszych stron się do niego przyzwyczajałem. Bez zbytnich, prawda, ozdóbek, tak, tylko prosto i do rzeczy. Ale rzeczowo też w książce jest też poruszany w ogóle ten wątek języka, gdzie syn pojechał do miasta, wrócił i w sensie musiał pilnować, żeby mówić po chłopsku. Tak, do tego też dojdziemy, do wszystkiego dojdziemy, więc pomalutko sobie tutaj omówimy, więc tak, pod pewnymi względami właśnie takiego przedstawienia przyjemności, czy szczęśliwości, może lepiej powiedzieć, takiego życia wiejskiego, jest to jeden aspekt z tego przedstawienia, ale drugi, jest taki, że jakby całą gamę emocji książka wzbudza w czytelników. Panu Tadeuszu jest wątek romantyczny, jest wątek patriotyczny, jest taki właśnie wątek piękna dawnej, utraconej Polski szlacheckiej i tak dalej. Ale raczej to wzbudza taką nostalgię, taką błogość, te opisy. A tutaj mamy całą właśnie plejadę emocji. Ja na początku bardzo emocjonalnie też odczytywałem te pierwsze rozdziały, bo to właśnie były tak napisane właśnie, jakoś ta szczerość i prostota były niemalże wzruszające, bym powiedział. Bardzo, bardzo miło mi się to czytało. Główny bohater jest wyjątkowo prostym człowiekiem, prawdomównym i też skromnym. I obserwujemy bardziej niż to, co mówi, to co większość jego akcji jest przedstawiana mową ciała.
Tak. Albo pomrukiwaniami. Tak, no nigdy nie mówi o swoich emocjach. Jest takim archetypicznym, po prostu wyciosanym ze skały mężczyzną, który nawet, właśnie takimi poburkiwaniami, albo że po prostu zamyka się w sobie totalnie i sobie idzie gdzieś tam na pole, jak nie chce rozmawiać o swoich uczuciach. Natomiast rzeczywiście większość osób jest taka prosta, natomiast mamy problem z Olin, która jest po prostu konfundująca swoim w ogóle byciem, zachowaniem. No, czy konfundująca, bo tu są najróżniejsze typy ludzkie przedstawione w książce. Ludzie również na świecie zdarzają tacy skomplikowani, pełni sprzeczności. Geisler jest taką właśnie postacią sprzeczną. Geisler jest mało w ogóle opisany. Nic nie wiemy, skąd się wziął, ani nic takiego. Jest tylko, że był Lensmanem i to w sumie jest jedyne tło dla Geislera, jakie mamy. Tak, tak. Chodzi mi jedynie o takie właśnie, że spotykamy w tym człowieku, prawda, takie wydające się nie do pogodzenia jakieś takie sentymenty, że z jednej strony jest takim człowiekiem bez korzeni, odklejonym od ziemi, takim właśnie sobie jeżdżącym z miasta do miasta, z drugiej strony głęboko o tą ziemię dba. Czy to właśnie ze względu na tych chłopów, których spotyka, tak ciężko pracujących, czy ze względu na jego patriotyzm, który właściwie tai przez większość książki, a tak wyjawia w ostatnim rozdziale, że zależy mu właśnie na losie kraju Norwegii, że gdyby tylko tam 30 tysięcy takich chłopów... Mówił odnośnie patriotyzmu, to było w ostatniej jego przemowie takiej? Bo, tak, no, powiem szczerze, bo... Nie przypominam sobie, żeby Geisler mówił cokolwiek o swoim patriotyzmie, tylko że właśnie o tym, że Norwegia powinna mieć 32 tysięcy takich chłopów jak pan. I to jest w sumie jedyny taki wątek, który można już przypisać do jego patriotyczności. Ten Geisler wydaje mi się, że właśnie na końcu tak przedstawia swoje motywacje, swoje, jak to się mówi, raison d'être swojego działania po francusku. W sensie jeszcze przedstawia wcześniej taką swoją irytację biurokracją na przykład, ma taki dosyć bagatelizujący stosunek do władz najróżniejszych, no i przeważnie do tych władz, prawda, skupionych w mieście, do jakichś sądów Geisler, i tak dalej. Geisler, tak? Tak, no. On się odnajduje, czuje się jak ryba w wodzie w tej całej odnajduje się, biurokracji. Czuje się jak ryba w wodzie. No. I też jak gdyby Geisler traktuje to wszystko narzędziowo, w przeciwieństwie do innych jak gdyby osób, z którymi rozmawia. Dla Geislera to nie jest żaden problem napisać do króla i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie może powiemy nieco o jakichś naszych pierwszych wrażeniach, albo w ogóle może jak ta książka trafiła do naszych rąk, do twoich trafiła, bo ci pożyczyłem nie tak dawno, dwa tygodnie przeczytałem temu. Dosłownie właśnie godzin, bo nie miałem co ze sobą zrobić. To jest też duża zaleta, że właśnie czyta się bardzo szybko. Mi zajęło chyba 3 czy 4 dni też właśnie takiego intensywniejszego czytania. Spokojnie można połknąć tutaj 100-150 stron, albo właśnie jak Marcin czytać ciurkiem 400. To nie jest trudne. No. To jest taki prosty język, tutaj nie trzeba się dużo zastanawiać. Może z wyjątkiem jak gdyby właśnie raz są dwie przemowy takie jak gdyby intelektualistów w tej książce. I powiem szczerze, ja to przeskoczyłem, bo Lensmanowa miała wielką przemowę o feminizmie. Czy coś w tym stylu, nie jestem pewien. No w każdym razie jeśli chodzi o mnie, to długotrwali fanowie, widzowie kanału, cokolwiek, to będą pamiętać Państwo recenzję Głodu Knuta Hamsuna i wydaje mi się, że wśród Państwa ta książka również zdobyła niejaką popularność, bo dla mnie jest, ja ją bardzo, bardzo lubię. I więc wtedy na recenzji, prawda, tą książkę zachwalałem i generalnie ten styl pisania, który potem zainspirował Pył Fantego, który potem zainspirował jeszcze Charlesa Bukowskiego, ten topos właśnie tego głównego bohatera tutaj, który jest bardzo oryginalny. Później jeszcze mnie to zainspirowało do pisania Trelu w koronie mojej książki. Więc jest taki łańcuch inspiracji wiążących właśnie z powrotem do Głodu Hamsuna. Dlatego ta książka bardzo, bardzo osobiste i bardzo bliskie mi miejsce znajduje w jakiejś tam, prawda, w moim rankingu. Natomiast o innych pracach Hamsuna zbytnio nie słyszałem, aż do bodajże zeszłego roku, gdzie właśnie ktoś zasugerował, że z racji tych moich ciągot jakichś, prawda, ekologicznych, czy takich antymodernistycznych, antytechnologicznych, że spodobałoby mi się Błogosławieństwo Ziemi. I było wysoko na mojej liście od tej pory. No i dopiero, kupiłem na początku tego roku, dopiero teraz się zabrałem. Pomyślałem, że właśnie uda mi się szybko przeczytać. No i też pomyślałem od razu czytając, że Marcinowi, z którym dzielimy nie tylko 12,5% genów, ale też zamiłowanie właśnie do natury, do takiej
jeszcze nie mieliśmy wiele doświadczenia z pracą na gospodarstwie, powiedzmy, ale na pewno to jakoś w głowie chcielibyśmy się kiedyś tym parać. Więc pomyślałem od razu, że ci się spodoba. No i właśnie też chciałbym wyprowadzić takie porównanie między tymi dwoma książkami, tą specyficznie tu przywiozłem, żeby ją na 10 sekund pokazać, że są zupełnie różne, proszę Państwa, zupełnie proszę się nie sugerować stylem Hamsuna tutaj, który jest bardzo taki literacko-poetycki, wpadający w strumień podświadomości. W ogóle Hamsun był jednym z takich, nie wiem, prekursorów albo pierwszych takich pisarzy, którzy w ogóle spopularyzowali ten styl pisania, i kompletnie inaczej się to czyta. To się czyta jak taką rosyjską, prawda, powieść psychologiczną niemalże, ten głód, a to jest zupełnie inny styl. To się nazywa skandynawski neorealizm czy coś takiego, bo to jest pisane już w XX wieku. W ogóle w 1920 roku ta książka wygrała Nagrodę Nobla. Nie wiem, czy wiedziałeś. Co, ta? Tak, no. Powiem szczerze, troszeczkę mnie to zaskakuje, ponieważ czytając tą książkę, miałem wrażenie, że jest to książka propagandowa, mająca na celu rozpropagować pionierstwo norweskie. Wtedy, kiedy mieli jeszcze duże połacie terenu w ogóle niezagospodarowane, ja myślałem, że to jest książka po prostu mająca na celu skłonić mieszkańców do pionierstwa. Temat większego społeczeństwa jest zbyty. Wszystko jest takie, jak gdyby plemienne. No w ogóle nie wiem, skąd powziąłeś to przekonanie, że propaganda jednocześnie nie może być właśnie bardzo wielką sztuką, jak nie wiem, czy widziałeś. Nie mówię, nic takiego nie mówię. Triumf woli na przykład, czy coś takiego. Nic takiego nie mówię. Przecież propaganda to jest podstawowy sposób działania dzisiejszych państw. Więc no nie ale wiem, dzisiejsze państwa też nie produkują wielkiej sztuki, używając swojej propagandy, natomiast kiedyś to było nieco inne. I właśnie zgadza się, właśnie że przepycha ta książka jakąś ideologię, którą ja uważam za słuszną i prawdziwą po prostu, dlatego mnie to nijak nie razi. W sensie, ale też myślę, że ta ideologia ma dużo sensu, natomiast problem z tą książką mam taki, że jak gdyby sprawy miastowe, sprawy większego państwa, jak to wszystko łączy się ze sobą, system sądownictwa i tak dalej, jest w książce zbyty w tak duży sposób, że no niestety trochę podważa sposób przedstawienia jak gdyby ten właśnie taki wsiowy, albo no czy tam pionierski. Trudno tu cokolwiek kontrastować. Czemu? No przecież książka opiera się na kontraście. Tak, tylko że problem jest taki, że starali się bardziej zaczernić czarne. No nie wiem właśnie. Nie wiem, czy to jest przerysowanie, no bo okej, dla tych, którzy W sensie naprawdę, miasto w tej książce jest przedstawione jednoznacznie źle. Ktokolwiek idzie do miasta, tak, wraca gorszy. Tak. I zły, i niedobry, i trzeba go naprawiać. To jest... No, więc może dla tych, którzy zupełnie nie wiedzą, prawda, o co tutaj chodzi, to taką podstawową strukturę książki w paru słowach powiem, że się wprowadza właśnie ten pionier na dzicz i własnymi rękami karczuje lasy, ora pola, sprowadza sobie z wioski, prawda, pierwsze zwierzęta, te zwierzęta mu się mnożą, on buduje coraz to większe, prawda, tutaj ziemiankę, potem oborę, dom, i tak powiększa to gospodarstwo, potem ma żonę, przychodzi do niego kobieta, zostają małżeństwem, potem są dzieci i tak dalej, jego gospodarstwo się rozrasta i właśnie w trakcie tego rozrastania się gospodarstwa różne jednostki z tego gospodarstwa czy z okolic wchodzą w różne relacje z wsią i potem z miastem, z dalszym miastem. I właśnie to miasto, a wieś w mniejszym stopniu, działa na nich po prostu jak trucizna. Jakby dostawali się do tego miasta jak do jakiegoś nuklearnego krateru i przenikali tam takim promieniowaniem i potem jak wracają, to jeszcze to promieniowanie wszystko dookoła zatruwa, wszystko czego się będą imać, to po prostu się rozpada ta gospodarka, stają się tacy próżni, zawistni, małostkowi, chciwi, materialistyczni. No, jakich by nie wymyślić, prawda, negatywnych przymiotników, to tacy wracają właśnie ludzie z tego miasta. Tak, nie? Tak, tak. Natomiast właśnie rzeczywiście jest to tak opisane. Jest zwrócona, powiedziałbym jednak troszeczkę inaczej, jest zwrócona uwaga na tylko negatywne cechy, natomiast są też opisane jak gdyby zdobycze, czy tam dobre cechy tak, takiego miasta, jak na przykład Ingrid wraca z więzienia, jest mocno wyedukowana. Inger. No, wraca z więzienia, jest mocno wyedukowana. Edukacja Leseusa, tak samo. Rzeczywiście tak, edukacja Leseusa, ale są dwa momenty, dwa wątki, gdzie edukacja Lesu właśnie się przydaje.
a w innych jak gdyby Eleseus jest potem przedstawiony poza tymi dwoma. Jeden, gdzie pomaga instrukcję przeczytać ojcowi do kosiarki, a drugie, gdy rozlicza rachunki swojego wuja. To są te dwa momenty, kiedy Eleseus się do czegoś przydaje. Poza tymi dwoma momentami jest przedstawiony jednoznacznie negatywnie jako no, nie nadający się do niczego miastowy, który nie jest wystarczająco siły, żeby silny, żeby robić na roli, a jest za bardzo nadufany, żeby do czegokolwiek innego się przydać. Ale właśnie według dla mnie książka broni się przed tym zarzutem bycia taką czarno-białą w następujący sposób, że to życie na wsi mimo wszystko nie jest przedstawione też jako idylla, tylko dalej są problemy, nawet nie takiej natury, że o, w tym roku mają głód i muszą przecierpieć głód, bo była susza i prawda, mają mało jedzenia, no bo wiadomo, że no każdy chyba człowiek rozumie, że na wsi się zdarza nieurodzaj i jak ludzie są uzależnieni od płodów ziemi, no to czasami będą mieli chude lata, czasami grube lata, ale to nie jest część. Powiem szczerze, że... Ale czekaj, to nie jest część tego. Tylko właśnie ta szarość, szara moralna strefa tego życia wiejskiego opiewa się w tutaj, spoiler proszę wyłączyć, bo to jest no, dla mnie dosyć zaskakujące, chociaż to się dzieje na 40, 50 stronie, coś takiego, może 80, nie wiem. W każdym razie w tych dzieciobójstwach, nie? Że i to jest, zdaje mi się, takie przedstawienie jakby echa takiej prymitywnej, nie wiem, zwierzęcej, pogańskiej mentalności. W ogóle to pierwsze dzieciobójstwo Inger, kiedy rodzi jej się córka też z tą zajęczą wargą, to właśnie morduje, co mnie zaszokowało, jak to czytałem i tak musiałem jeszcze raz przeczytać, bo nie dowierzałem, że... Ja czytałem to chyba 5 razy. No, ale generalnie to wynika jakby z takiej bezrefleksyjnej, chwilowej, no właśnie... Takiej zwierzęcej reakcji, albo takiej afekcji emocjonalnej, też ona potem afektu. Ona to usprawiedliwia takim zabobonnym przekonaniem, że jakiś Lapończyk przyniósł wcześniej królika i przeklął, w sensie zająca, i przeklął jej dziecko w jej łonie, że się takie urodziło. Więc to jest właśnie ten cień rzucany na to wiejskie życie, pokazujące, że ci prości ludzie, oni nie są jakimiś, prawda, aniołami z nieba, tylko są czasami tak po prostu źli, zepsuci moralnie, prawie że na równi jak ci ludzie z miasta. Jak ta Olin na przykład, która jest taką oportunistką, że się wszystkim przymila, że potrafi mówić najgorsze po prostu rzeczy Inger podczas tej ich konfrontacji. No Olin jest właśnie przykładem takiej postaci dosyć jednoznacznej, negatywnej z charakteru, ale dalej się do czegoś powiedzmy przydaje, jak ją ludzie po prostu no, utrzymują, a ona im pracuje, pomaga, prawda im. No. Więc dlatego... To nie jest tak, że jest ten ostry kontrast, prawda, biel, tej cudowna praca na wsi, gdzie wszyscy są idealni, coś takiego, co by napisał pisarz bardziej naiwny, a miasto, prawda, czarne, demoniczne i tak dalej, tylko jest no, jednak przedstawiona no, różnorakość ludzkiej natury i że również wśród tych wiejskich realiów znajdują się takie bardzo, bardzo no, przejmujące dreszczem cechy ludzkiego charakteru, które właśnie w tej próżni, gdzie nie ma władzy, gdzie nie ma, prawda, jakichś tam czynników normujących wpływu kościoła czy coś takiego, czy tylko ludzie są sami ze sobą, z tą naturą, prawda, no to tam potrafią tak niemalże no, dziwaczeć, no taką jakby z tych opisów refleksję miałem, nie? Przyznam ci trochę racji, że rzeczywiście można mówić, że książka nie jest napisana czarno-biało. Rzeczywiście można podać argumenty, tak samo jak ja mówiłem o tym, że występują zdobycze miasta, zdobycze większej społeczności, jak na przykład kosiarka, sądownictwo i tak dalej, to jednak uwaga, głównym czynnikiem tutaj jest to, na czym się autor skupia. Dobrze, negatywne cechy osoby z miasta. Jest wielokrotnie poruszany wątek, jak Eleseus nie nadaje się do pracy w polu, że jest nadufany i że też nie radzi sobie z nawet prowadzeniem takiego sklepu czy biznesu. Założeniem rodziny, że już go to nie interesuje i tak dalej, same negatywne cechy. I że trwoni pieniądze, nawet kłamie rodzicom, żeby pieniądze od nich wyciągnąć. Natomiast dobre cechy Eleseusa naprawdę są wspomniane 2 razy i to tak dość mocno pobieżnie. I tak samo dobre cechy wsi, a negatywne cechy wsi. Dobre cechy wsi, no to cała książka. Czy tam pienierstwa. Trudno to nazwać wsią, jak musi cały dzień podróżować do najbliższej wsi.
prawda? I też nie ma tam siwego życia opisane, to jest raczej tylko to, co się dzieje właśnie na tym, tej ich nowej osadzie. A negatywne cechy osadnictwa, no jest napisane, że pracuje cały dzień ciężko, że trudno jak gdyby zwierzętami się zająć, ale to jest napisane jakby to była norma, że to nie jest nic złego. No tak. To jest coś, co powinno się robić. No i dla mnie jest właśnie przedstawione to życie, które Hamsun uważa za idealne i w ogóle to jest ciekawe, że potrafił tak dobrze ukryć jakby swoją miejską mentalność i swoją jakby taką nowożytną mentalność i tak dobrze opisać te realia wsiowe. No. Mogę się wtrącić? No. Nie czytałem innych prac Hamsuna. Tutaj książka jest napisana na tyle dobrze, że nie da się w sumie powiedzieć, czy Hamsun chce tak, czy inaczej. Ja mamy jednego bohatera, który... Czy to nie, się nie kłócisz z tym, co wcześniej powiedziałeś, że jest propagandowa i że no, jakby no... propagandę pisze się, bo jakoś chce się przedstawić te wartości, w sensie... No tak. Czy to by, ale to by musiała być... ironiczna kontrpropaganda, w sensie to by musiała być jakaś subwersywna propaganda, gdyby on tak naprawdę w to nie wierzył. Według mnie to jest jakby dosyć jednoznaczne, że autor podziela te poglądy, które tutaj przedstawia, że to nie jest jakby jego zabieg literacki, że wiesz, morał książki jest przedstawiony dość wprost w ostatnim rozdziale, gdzie autor jakby wkłada niemalże swoje słowa w usta Geislera, nie? No właśnie w tym problem, że nie jesteśmy pewni, czy ten autor wkłada swoje słowa w usta Geislera. Ja nie znam Hamsuna. No. Możliwe po prostu, że stworzył taką postać z Geislera. Ale no, rzeczywiście... Nie, to były jego prawdziwe poglądy. No to... No. Natomiast postać Geislera jest przedstawiona na tyle, jak gdyby, składnie, że rzeczywiście jego charakter mógł taki być, jaki jest opisany w książce. Nie mogło to, nie musiało to zależeć od autora, że tak chciał, żeby tak to jakoś wcisnąć. Tak. Chciałbym... no, poruszyć kilka właśnie takich rzeczy, które książka chce przedstawiać w ramach takiej ideologii, że jest właśnie taka proagrarna bardzo, no bo to życie z ziemi, prawda, w tej bezpośredniej styczności z ziemią jest charakteryzowane jako idealne, chociaż no, można sobie wyobrazić też inne profesje, które również są takie dosyć autonomiczne, prawda, że nie polegają na jakichś większych strukturach społecznych, nie wiem, rybactwo czy coś takiego. Ale generalnie on przedstawia to jako pewien ideał. Natomiast nie ma tutaj za bardzo takiej narratywy antytechnologicznej, albo nawet takiej, nie wiem, nienawiści do współczesnego świata, bo wydaje się, jeszcze na początku tego XX wieku Hamsun wierzył, że no da się zakonserwować ten styl życia, że da się jakby go utrzymać. Co prawda, no, Norwegia ani żaden zakątek ziemi nie ma nieskończonych terytoriów, żeby w nieskończoność budować pionierskie osady. Niemniej jednak no, trzeba przyznać, że ten styl życia wiejski się utrzymał z marginalnymi zmianami przez parę tysięcy lat, że jeszcze no, ja pamiętam za młodu, że jakby jak prowadziło się gospodarstwo na polskiej wsi, no to tak samo oni starali się za wszelką cenę produkować swój chleb, swoje masło, swoje sery, prawda, trzymali mnóstwo różnych zwierząt, żeby jak najwięcej swoich potrzeb mieć właśnie zapewnionych z pracy własnych rąk. No i tą ideologię właśnie Hamsun przedstawia, ale to, co właśnie mi się czasem nie podoba w takich pisarzach jak Kaczyński czy jakichś myślicielach tradycjonalistycznych, jest to, że może zbytnio intelektualizują ten problem albo stają się zbyt tacy właśnie agresywnie polemiczni z tą współczesnością, podczas gdy wszystkim by było lepiej, gdyby po prostu jak najwięcej czasu spędzali w naturze i po prostu rośli własne jedzenie, uprawiali ziemię. Po prostu to brzmi troszeczkę tak, no dlaczego ludzie nie chcą być dobrzy, no? No nie, dlaczego ludzie nie chcą, no wiem dlaczego ludzie nie chcą pracować na roli, bo to jest ciężkie i wolą sobie kupować w sklepie, bo jest dużo wygodniej robić wszystko, co my robimy w miastach, gdzie nie trzeba siać zboża, czekać roku, aż ono, z pół roku jak ono wyrośnie, nie trzeba robić żniw, mucić, mielić, piec chleba, tylko możesz pójść i masz w piekarnię i masz fast food czy coś i masz od razu ten chleb, nie? Tak, tylko że problem jest teraz taki, że w tym momencie mamy populację ziemi taką, że jeśli byśmy wrócili do naturalnych metod rolniczych, to byśmy nie wyrobili. No, może warto wspomnieć o tych wielkich słupach kamiennych w USA, gdzie jest napisane, że ogranicz populację ziemi do 500 000, czy tam 500 000 000, przepraszam. Świetny plan. Generalnie, jeśli miałbym przedstawić jednego takiego myśliciela, którego już czytałem, z którym
ta, no, poglądy przedstawione w tej książce są bardzo spójne, no to byłby Linkola oczywiście. I do Linkoli mam też, no, oczywiście wielki szacunek, dlatego że faktycznie sam żył w ten taki prosty, autentyczny sposób. I to jest perfekcyjnie kompatybilne. I właśnie bardzo, bardzo bym Państwu rekomendował przeczytanie tej książki, żeby też być może wykrzesać w sobie taką chęć, taką motywację do tego typu życia, albo przynajmniej adaptowanie jakichś tego typu zachowań do siebie. No bo im więcej to życie się upodobni do tego ideału przedstawionego tutaj, wierzę szczerze, że tym będzie szczęśliwsze. No, ja od dawna się noszę z takimi zamiarami właśnie przeprowadzania się ostatecznie gdzieś tam na gospodarstwo, uprawiania ziemi, ale no, tak bardzo przyspieszyła te plany, w sensie te plany stały się dużo ważniejsze, zdobyły dużo wyższy priorytet po lekturze tej książki, więc powiedziałbym, że na mnie, mimo że przeczytałem ją niedawno, ledwie 3 tygodnie temu czy coś takiego, to już ta książka wywiera, w sensie zobaczyłem, że wywiera jakiś wpływ realny na jakiś mój sposób myślenia i w ogóle ostatnio też rozmawiałem z inną osobą, która też tę książkę czytała i tak cały czas przerzucaliśmy się takimi referencjami, odniesieniami do tej książki w różnych takich obserwowanych w sobie czy w naszych znajomych zachowaniach, bo faktycznie te postacie tutaj, właśnie jest ich tyle i każda jest w jakiś sposób archetypiczna i te ich zachowania są tak świetnie scharakteryzowane, że one natychmiast, mimo że są odległe w czasie i w miejscu, to stają się takie bardzo znajome, że znamy przynajmniej jakąś osobę, która częściowo naśladuje zachowanie któregoś z tych ludzi. I to jest bardzo, bardzo wartościowe w każdej literaturze, że potrafia z takich partykularności wyciągać taką ogólność. I to się Hamsonowi świetnie udaje, myślę. Tak, kreacja postaci jest wręcz zrobiona idealnie. Naprawdę jedyny mankament, jaki mam, to z Geislerem, który według mnie wydaje się lekko fałszywy. Natomiast poza tym... Taki zbyt literacki, wydaje ci się? Zbyt perfekcyjny? Nie. Powiem szczerze, bo Geisler zdaje sobie sprawę, że nie ma co jak gdyby zbyt dużo gadać z osobami pracy, jak to bardzo fajnie jest napisane w książce, że są osoby pracy i są osoby gadające. No. Natomiast Geisler jak gdyby zdaje sobie z tego sprawę. Przez znaczną większość książki Geisler zamienia parę zdań i potem przystępuje do akcji od razu już. Coś robić, coś... Jakiś wynalazek też czasami obdaruje, żeby na przykład, jeśli mieli suszę, to Geisler no tak. Im powiedział, no, jak zrobić irygację. Robi dużo dobrego, ale nie jest w żaden sposób idealną postacią, bo ma swoje wahania nastrojów, jakieś takie huśtawki, tak, ma taki parciany zapał do rzeczy, podejmuje pochopne decyzje, tak, nie wiem, chyba nie utrzymuje w ogóle rodziny, tylko sobie jeździ po kraju. No nie, właśnie to nie jest w ogóle napisane. No tak trzeba właśnie się domyślać części rzeczy, no ale on nie wydaje się być takim, no takim solidnym, jednoznacznie pozytywnym charakterem jak Isak, nie? No tak, jednak bardziej miałem na myśli to, że po prostu jego wpływ na Salarne jest jednoznacznie dobroczynny, może dlatego nie, ci może, tak kojarzy. Nie, o to chodzi. Dzieje się dokładnie tak, jak Geisler chce. No. I to już naprawdę, to tak troszeczkę zakrawa o absurd, jakie on w ogóle robi przewidywania, co się będzie działo i tak dalej. Hmm? Z kopalnią miedzi, co tam się wyprawiało, to było dla mnie wow. No normalnie polityk klasy światowej. No może, no ale też nie wydaje mi się, że aż takie niesamowite albo takie niedorzeczne były te rzeczy, które on osiąga, żeby to się stawało takim właśnie literackim zabiegiem, że się tworzy taką postać, tylko właśnie no też takie typy jakby przedsiębiorców, którzy potrafią szybko się dorobić, ale potem szybko trwonią te pieniądze albo w jakichś niewiadomych sposobach się jakieś interesy załatwiają i znają jakieś takie sekretne kanały, jakieś łapówkowe czy coś takiego i potrafią po prostu załatwić wszystko. To też są taki typ człowieka, myślę istnieje. Nie jest nie do wyobrażenia. Więc ja stoję przy tym, że właśnie każdy z tych typów ludzkich tutaj jest bardzo, bardzo tak dorzecznie i scharakteryzowany realistycznie. Charakter. Jeszcze chciałem poruszyć dwa zabawne wątki, takie, że kobiety są przedstawione w książce, to już mówiliśmy o tym wczoraj, tak. Ale że no, są bardzo naiwne, bardzo, bardzo dziecinnie się zachowują i właśnie wydaje się, że są bardzo bardziej podatne na ten negatywny wpływ tego miasta i czasami po prostu aż się gotuje krew w żyłach czytelnika, jak czyta, jakie są niektóre te, jak się niewdzięcznie po prostu zachowują i... No,
wiadomo. W końcu... Powiem szczerze, Adrian mówi, że jest tak w książce opisane, ale no prawda jest taka, że kobiety są bardziej społeczne niż mężczyźni i przez to jak gdyby mocniej chłoną społeczeństwo. Mm. No i jeszcze jest problem taki, że ta książka została napisana ponad 100 lat temu. W tamtym czasie kobiety nie uczestniczyły aktywnie w życiu, jak gdyby takim tym, co się dzieje. I dlatego zdaje mi się, że kobiety nie są też zbyt dobrze opisane, ponieważ jest to napisane tak, że kobieta, pozytywne cechy kobiety, które są jak gdyby, są traktowane trochę jak norma i przez to są w tle. A zawsze w jakiś sposób kobieta się zachowuje negatywnie, jest to opisane, ponieważ wtedy coś się dzieje, prawda? Może pracowitość Izaka też jest charakteryzowana jako norma. Jego ciężka praca codziennie, no dzień tak. w dzień, jak sobie, prawda, plecy zrywa, co to jest, jakby to powinna być norma, nie? Nie do końca, ponieważ, nie do końca, ponieważ Inger jak gdyby strasznie go chwali za to, ale możliwe też, że jest napisane, że Inger załapała się, że Izak bardzo to lubi. Co? No. Kobiety, chwalcie swoich facetów. No, ale generalnie myślę, że też, nie no, to jest tak przedstawione, że pomoc kobiety jest na takiej roli, mimo że właśnie nie potrafi tych fizycznych prac robić, no jest nieoceniona, prawda? Być może, że ta charakteryzacja kobiet, którą odebrałem jako tak negatywną, wynika z tego, że jeden z głównych właśnie no, powtarzających się tematów w książce jest właśnie to dzieciobójstwo i ta, z jednej strony to wynikające z takiej tępej, pogańskiej mentalności, a z drugiej strony właśnie z tej nowoczesności, prawda, że to dzieciobójstwo, no taka właśnie retoryka no, proaborcyjna, tylko podniesiona do ekstremu, bo tutaj zabijają niemowlęta, prawda, już urodzone, więc, no ale jakby podobny sposób myślenia, prawda, który się współcześnie zauważa, jest tutaj przedstawiony i tutaj po prostu ta retoryka, jaką się usprawiedliwia ta no, późniejsza żona Axela, nie zapomniałem jej imienia, ale no to mrozi krew w żyłach po prostu. No i być może z tego wynika ta dosyć według mnie negatywna ocena większości typów tutaj kobiecych. I jeszcze jest drugi zabawny wątek, jak zbawienny wpływ ma bicie żony po prostu. Bo raz ona ale... się, ta Inger tak się rozbestwiła w pewnym momencie i tak to tolerował latami w ogóle Izak, prawda? Aż w końcu raz nie wytrzymał, ją tam zwalnął o podłogę i od razu, jak ręką odjął te wszystkie jej wady, się tak naprostowała nagle. W sensie, jak tylko takiej bojaźni do męża nabrała. To jest właśnie bardzo ciekawie opisane, bo ty mówisz właśnie o tym, że jak żona się nagle, rzeczywiście tak było, no. Ale było jednocześnie napisane, że Izak źle zrobił. Że Izak był objęty skruchą i nie powinien. Izak źle się czuł z tym, że no, on się źle czuł. On się źle czuł, ale no, narratywa ale... książki przedstawia to, myślę, pozytywnie. Bo bez tego to by dalej sobie, wiesz, ona mu, nie wiem, pieniądze wykradała. Nie chcę, i tak nie chcę dalej. Ci przyznać racji. Okej, okay. Może bo masz po prostu jest inny to... pogląd na ten temat. No nie wiem, czy inny pogląd, tylko po prostu jest to troszeczkę takie zbyt skomplikowane. Aha. Dobrze. Wykracza poza scope tej recenzji. Książka bardzo dobrze psychologicznie podchodzi do postaci. W sensie mam na myśli, że ze względu na to, jak działa człowiek w różnych sytuacjach z punktu widzenia psychologicznego. Mhm. Jest to... Każde jak gdyby ich działanie ma wytłumaczenie w psychologii. Tak. A nie, że coś znikąd się nagle no. dzieje. No właśnie tutaj trochę przenika to podobieństwo z tą rosyjską, prawda, literaturą, w sensie tą, no, tak, powieściami właśnie... psychologicznymi, jak Dostojewski, która jest właśnie widoczna bardzo tutaj, a tutaj właśnie jest ciekawe, że te głębokie portrety psychologiczne są przedstawione wyłącznie przez słowa i czyny postaci, a nie mamy, nigdy nie ma jakichś, nie wiem, przemyśleń Inger na temat jej męża, że o, to może się jej tam nie podoba, czy coś takiego, co w Dostojewskim, czy czymś takim, to jakby dużo bardziej by wchodził autor jakby do głowy każdej postaci, żeby tłumaczyć, jak ona reaguje na świat. Zaś tutaj jest to wszystko tak postawione z zewnątrz i po prostu się domyślamy i jakby sami odkrywamy głębię tych postaci. Więc to jest bardzo, bardzo fajnie w ten sposób napisana. Dosyć pobieżnie jest poruszony wątek religii tutaj, co prawda, który bym uważał za bardzo istotny w opisie takich społeczności. Jest tutaj taki element, no, że
uważają wszyscy za oczywistość, że trzeba, prawda, przyjmować różne sakramenty, chrzty, śluby i tak dalej. A jest też ciekawy wątek takiego przenikania się tego świata, prawda, niewidzialnego z widzialnym, prawda. W pewnym momencie Isak po prostu ni z gruchy, ni z pietruchy mówi, że widział Boga ostatniej jesieni w lesie, czy coś takiego. A potem mówi, że widział demona na drodze i wbiegł na tego demona, robiąc znak krzyża. Rzeczywiście jest poruszony wątek religijny, że to jest oczywiste i tak dalej, ale z drugiej strony oni się za bardzo nie przejmują. No. Chrzest dopiero robią chyba, kiedy dziecko ma tam 2 lata, czy coś takiego. No kiedy mogą się wybrać do wsi po prostu i zostawić gospodarstwo, nie? Tak, no... Ale... I też jak gdyby do kościoła, to w sensie jest napisane, że do kościoła idą na chrzest i żeby wziąć ślub. A poza tym, żeby chodzić do kościoła, to nie jest w ogóle napisane. No tak, no bo mają 20 kilometrów. Ale jak jest rzeczywiście niedziela, no to jest zawsze napisane, że w jakiś sposób świętują. Na przykład Isak ubiera swoją dobrą koszulę. No, albo nie pracują, czy coś. Tak, nie pracują, tak. Więc jakoś święcą ten Dzień Święty, no ale widać, że w niektórych postaciach właśnie ta religijność jest, nie wiem, tak przychodzi i odchodzi, prawda? No to nie wiem. Chyba nic więcej za bardzo mi nie wpada do głowy, tylko powiem Państwu, że to jest Pik Konfi książka, tak się miło ją czyta. Co prawda nie jest jednostajna w tym swoim, prawda, przedstawianiu uroku wiejskiego życia, jak już tutaj omawialiśmy. Ale dalej, ogólnikowo, no to dla mnie to była niesamowita lektura. Po prostu tak mi się podobała. Prawdopodobnie będzie bardzo wysoko na moim rankingu, prawda, tegorocznych książek. A nawet w takim rankingu książek wszechczasów u mnie przeczytanych. Myślę, żeby plasowała się wysoko. Jeszcze nie poświęciłem temu wiele myśli. Ale naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. Przede wszystkim właśnie dlatego, że tematyka i jakby nastrój i przekaz tej książki jest tak bliski mojemu sercu, ale również ta treść nie przewyższa formy, tylko forma też jest bardzo, prawda, książka jest z wielkim talentem napisana i świetnie charakteryzuje te postacie i tak dalej, więc pod każdym względem, jakiego by nie wymyślić, myślę, że jest no świetna po prostu i nie mógłbym jej goręcej Państwu zarekomendować. Więc takie jest moje konkluzja tutaj. Nie wiem, no kurczę, co ja mam powiedzieć? So true. Przeczytałem tą książkę w 8 godzin, no książka. Wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. No, ale podobała Ci się i zostawiła pewne refleksje, prawda? Podobała mi się. Natomiast czy refleksje... W sensie, no tak, zastanawiałem się, czy więc możliwe, że miałem refleksje, ale... Na tym polegają refleksje, tak, że zastanawiałem się. Natomiast jak gdyby mój sposób postępowania, moje wartości za bardzo nie uległy zmianie. Są takie jak wcześniej. No, moje też nie. Może po prostu bardziej mi unaoczniły, jak... No tak, jak, to... No... Właśnie, zapomniałem, no. Wiem, co chciałem powiedzieć. Nie powiedzieliśmy nic o tym, jak są bardzo fajnie opisane rolniczy styl życia, gdzie jest według kalendarza, że na świętego Marcina skończyli chyba wykopy ziemniaków, co się i tak sprawdziłem. Rzeczywiście starożytni Polscy robili tak samo. Na świętego Marcina już wszystko powinno być kopane. No. Czy tam Michała nie jest, no. Święta, przepraszam, Michała. Powolny taki harmonijny rozwój, że z roku na rok jest eskalacja tego gospodarstwa i to wszystko jest takie głęboko mądre. Isak wszystko rozumie, w jakiej kolejności co musi się stać, tak, żeby harmonijnie i bez zbytniego ryzyka to tak postępowało. I jeśli jest jeszcze jeden taki jednoznaczny wątek w książce, to jest krytyka takiego oportunizmu, że ludzie tutaj na prawo i lewo chcą się szybko wzbogacić, no, tak. Ale pokazują, że przez te no czasami nawet to nie są nieroztropne decyzje, bo czasami te biznesy im się opłacają nawet, ale w długim terminie lepiej jest właśnie jakoś unikać tego zbytniego ryzyka i tylko ufać tylko temu, co da się samemu wypracować i nie wierzyć w jakąś taką mannę z nieba, że coś spłynie i odnowi nam życie, że znajdziemy jakiś wielki skarb. Jest napisane, jak że Bredę na przykład. Robimy swoje i wtedy dostaniemy mannę z nieba i wtedy ona będzie nam przydatna. Natomiast i będziemy w stanie jak gdyby ją pomnożyć. No. Natomiast no... Więc to na przykład przez to mi się odwidziało inwestowanie w krypto. Chciałeś inwestować w krypto? Więc jest wiele cennych lekcji moralnych z tej książki, mimo że ona nie moralizuje, nie jest to jakby takie natrętne, tylko po prostu no to bardzo, bardzo piękna, bardzo mądra książka i myślę, że nie mam nic do dodania do tego po prostu. Będziemy w takim razie na tym kończyć. Cyderek wypity. Dziękujemy Państwu bardzo za oglądanie, za spędzenie z nami tego czasu w zacisznym zakątku tutaj działeczki. I będziemy życzyć Państwu miłego wieczora oraz przyjemnych lektur. Do widzenia.
Do widzenia. Tak, no Adrian czyta książki właśnie takie bardziej wyszukane, ja czytam książki fanfiki, więc... To się wytnie. To się wytnie, chodź, ja czytam fanfiki i nie wytniesz tego. Pełna kompromitacja. No powiem szczerze, że można znaleźć dobre fanfiki, więc... Oczywiście... Note to editor, to się wytnie. Jestem ciekaw, czy po prostu tak w końcu stanie się coś takiego, że wideo wchodzi i nagle jest wertykalne.